Dawno miasto nie organizowało jakiejś imprezy w noc sylwestrową. Postanowiliśmy zorganizować taki spektakl, widowisko muzyczno-świetlne dla wszystkich oczywiście naszych mieszkańców, którzy będą chcieli je obejrzeć i w nim uczestniczyć. Cała impreza rozpocznie się około godziny 23. Będzie to spektakl, podczas którego będą pokazy laserowe, będzie muzyka, będzie również spektakl świetlny z mappingiem na budynku nowego dworca, a zwieńczeniem wszystkiego będzie o północy pokaz sztucznych ogni. Także serdecznie zapraszamy naszych wszystkich mieszkańców. Oczywiście tutaj dostęp jak najbardziej na plac przeddworcowy będzie jak zawsze, zresztą jak tylko będzie otwarty dla wszystkich, ale oczywiście myślę, że całość będzie widoczna też z dalszej odległości, nie tylko bezpośrednio tutaj z placu przy dworcowego. Także serdecznie wszystkich naszych mieszkańców zapraszamy. Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że jesteśmy w trakcie procedury wyboru firmy, która nam to wszystko wykona. To, co mówiłem, to są nasze jak gdyby wytyczne i to, co ma być. Natomiast jaki koszt będzie tego, to dopiero po podpisaniu umowy będziemy mogli powiedzieć, co nastąpi w najbliższych dniach. 11? Nie, 31. Tak? Mówiliśmy o Sylwestrze, no czyli 31 grudnia, nie 11. Jak się zaczną bawić i całą nas będą chcieli, tam będzie taka możliwość? Nie. Impreza jest, oczywiście dworzec przecież nie będzie zamknięty, tak? Natomiast no, ruch normalnie pociągów będzie się odbywał, także tutaj trzeba na to wszystko, o tym wszystkim pamiętać i uważać, bo my nie zamykamy dworca na noc sylwestrową, tylko na zewnątrz robimy tego typu pokaz, tak? Natomiast sam dworzec będzie normalnie funkcjonował. Aż trudno uwierzyć. Ale czyli tak rozumiem, z zewnątrz. Tak, na zewnątrz, na ścianach. Tak, wszystko na zewnątrz. Wszystko na zewnątrz. Nie będzie nic wewnątrz, tylko na zewnątrz.